Moi drodzy, rozpoczniemy to nasze spotkanie, nasze sympozjum od modlitwy. Proszę o powstanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Proszę pana przewodniczącego Rady Powiatu o czytanie listu. Szanowni Państwo, mam przyjemność odczytać list od przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pana profesora Jana Tadeusza Dudy, który nie mógł osobiście dzisiaj być z nami. W związku z tym wystosował okolicznościowy list i prosił o przeczytanie. Czcigodny ksiądz kanonik Franciszek Siarek, proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie, czcigodny ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, Uniwersytet imienia Jana Pawła II w Krakowie, szanowny pan Dariusz Marszewski, burmistrz Miechowa. Tożsamość społeczności lokalnych, regionalnych, a przede wszystkim tożsamość narodów wyrasta z naszej tradycji i kultury. Nasza wiedza i zrozumienie przeszłości jest też kluczem do planowania przyszłości. Dlatego też ważne jest rozważanie przeszłych wydarzeń. Doskonale rozumieją to organizatorzy konferencji naukowej, dwusetlecie kasaty Miechowskiego Domu Generalnego Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przed 200 stuleciami uwadze zdecydowało o tym brzemiennym w skutkach wydarzeniu, które walnie przyczyniło się do zahamowania rozwoju ziemi miechowskiej. Jednak pamięć historyczna i przywiązanie do tradycji mieszkańców tej ziemi niejednokrotnie dawało i daje o sobie znać w ich patriotycznych postawach, której najwyższą próbą były m.in. wydarzenia czasów powstania styczniowego. Z całego serca dziękuję za zaproszenie na Państwa konferencję. Niestety inne wcześniej zaplanowane wydarzenia uniemożliwiają mi udział w niej. Dlatego drogą listowną pragnę przekazać podziękowania pomysłodawcom i organizatorom jubileuszowej konferencji. Jednocześnie życzę, by była ona owocną dyskusją naukową, która przypomni piękne karty Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie na terenie Małopolski oraz będzie stanowiła bodziec kolejnych spotkań, które przypomną naszą bogatą historię i tradycję. Z poważaniem przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda. Szanowni Państwo, dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy, osobistym zaangażowaniu pana burmistrza Dariusza Marszewskiego i pracowników Miechowskiego Domu Kultury, z inicjatywy rycerzy Grobu Bożego, księdza doktora Jerzego Bielickiego, rektora Seminarium Głównego w Częstochowie oraz pana komandora Stanisława Smendy i parafii pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie rozpoczynamy dzisiaj konferencję poświęconą dziedzictwu bożogrobców. Okolicznością, która zdecydowała o przeprowadzeniu tej konferencji, jest 200. rocznica kasaty Zakonu Bożogrobców. Kasata była niewątpliwie wielką krzywdą wyrządzoną zakonowi i kościołowi. Myślę, że te wątki będą się przewijać w wystąpieniach szanownych prelegentów. Na zaproszeniu i plakacie graficy Urzędu Miasta przedstawili nam rycerza z krzyżem jerozolimskim na szacie. Oczyma wyobraźni widzimy rycerza Jaksę, który wraca z Ziemi Świętej i przywozi bożogrobca, ewangeliczne ziarno gorczycy, które rozrasta się w potężny zakon niosący kult Grobu Bożego, pobożność pasyjną, chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego, naukę, kulturę teologiczną, gospodarczą dla tego miejsca i wielu miejsc w Polsce. Serdecznie witam prelegentów, księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Królikowskiego, reprezentującego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
księdza profesora doktora habilitowanego Jarosława Popławskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, księdza profesora doktora habilitowanego Bogdana Fertka, reprezentującego papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, pana doktora Pawła Bejgę, reprezentującego papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, księdza prałata doktora Jerzego Bieleckiego, reprezentującego Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie. Jak rozległa była działalność bożogrobców w Polsce, świadczy obecność gości, kapłanów i osób świeckich z wielu parafii w całej Polsce, w których pracowali bożogrobcy, a których pragnę serdecznie przywitać. Przy imię i nazwisku będę czytał, z jakiego województwa, żeby mieć rozeznanie, z jak daleka szanowni goście do nas przyjechali. Witam więc księdza kanonika Stefana Antoniego Maliszewskiego z parafii Górzno, województwo kujawsko-pomorskie, księdza proboszcza Piotra Burczyka z delegacją z Nysy, województwo opolskie, księdza prałata Tadeusza Gramatykę z Przeworska, województwo podkarpackie, księdza proboszcza Andrzeja Krajewskiego z Chełmna, województwo małopolskie, księdza prałata Marka Ciska z Leżajska, województwo podkarpackie, księdza proboszcza Roberta Kotowskiego, parafia Łęgonica, województwo mazowieckie, księdza kanonika Rafała Bednarczyka z delegacją z parafii Rębowo, województwo mazowieckie, księdza infuata doktora Mariana Pronikowskiego z Sieradza, województwo łódzkie, księdza proboszcza Mariusza Marcińca, proboszcza parafii Tuligłowy, województwo podkarpackie, księdza proboszcza Krzysztofa Skibę, parafia Chorzów Stary, województwo śląskie, księdza prałata proboszcza Krzysztofa Filipa z Gniewczyna Łańcuckiego, województwo podkarpackie, księdza proboszcza Antoniego Łyko, parafia Łyżejowice, województwo podkarpackie, księdza proboszcza doktora Mariana Obruśnika, parafia Racibórz, województwo śląskie, księdza kanonika doktora Andrzeja Krasińskiego, parafia Rypin, województwo kujawsko-pomorskie. Być może, że jeszcze są inni kapłani, których mam niezapisanych, a zaproszenia do nich wyszły. Również serdecznie witam. Witam serdecznie i nie są to przedstawiciele wszystkich parafii, w których pracowali bożogrobcy. Witam serdecznie damy i kawalerów zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Witam władze samorządowe naszego powiatu, miasta i gminy. Witam wszystkich kapłanów z dekanatu, z kapituły miechowskiej, dyrektorów szkół, jednostek organizacyjnych, siostry zakonne, katechetów, młodzież z naszych szkół, miłośników historii, wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie. Sympozjum połączone jest z promocją książki świętej pamięci Zbigniewa, pana Zbigniewa Pęckowskiego, miechowianina, wydanej właśnie z tej okazji. Ale o tym więcej powie ksiądz dr Jerzy Bielecki, którego teraz serdecznie proszę o prowadzenie naszego sympozjum. Dla prowadzącego przygotowano taki stolik tutaj, więc proszę pozwolić, że przy tym stoliku będzie prowadzący. W pierwszej części będę ja prowadził, a po przerwie będzie ksiądz profesor Janusz Julikowski. Na początku chcę bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Franciszkowi Kustoszowi Miechowskiego Sanktuarium, który ochotnie podjął tę inicjatywę, aby odbyło się to sympozjum dzisiaj. Trzeba wiedzieć, że ksiądz proboszcz jeszcze w Miechowie nie jest nawet rok. Dzisiaj upływa 11 miesięcy. 9 listopada. Za miesiąc, 9 grudnia, będzie pierwsza rocznica objęcia parafii miechowskiej. Tym bardziej bardzo dziękuję, że od razu w tym roku, tak znamiennym dla Miechowa, możemy mieć to sympozjum i inne rzeczy, które z tym są związane.
Żeby tutaj od razu wprowadzić w tematykę, dlatego bardzo się cieszę, że taka liczna reprezentacja jest tych, którzy gdzie kiedyś bożegrobcy pracowali, że jest taka też reprezentacja dam i kawalerów Grobu Bożego i że są też mieszkańcy Miechowa. I dlatego też jest to szczególna okazja, aby odnowić pamięć na temat działalności, ponad 650-letniej działalności zakonu kanoników regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego. Nasze dzisiejsze sympozjum obejmuje 5 referatów. Są one tak pomyślane, abyśmy mogli przybliżyć dziedzictwo zakonu kanoników Stróżów Grobu Chrystusowego. Pierwszy wykład wygłosi ksiądz doktor habilitowany Janusz Królikowski. Ksiądz profesor jest dziekanem Tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Doktoryzował się w Rzymie, następnie habilitacja, no i obfita działalność naukowa. Nie sposób tego wszystkiego wymienić. Prywatnie tylko powiem, że kolega i przyjaciel ze studiów rzymskich i tak się dalej utrzymuje. Myślę, że po dzisiejszym referacie dalej tak pozostanie. Bardzo proszę księże Januszu o referat. Szanowni Państwo, proszę się nie przerażać, że ja wychodzę tutaj z takimi akcesoriami, bo one posłużą tylko pewnej ilustracji zagadnienia, a nie chęci przedstawienia wszystkiego, co inni już powiedzieli, ewentualnie jeśli chciałbym o czymś powiedzieć, to o tym, czego oni nie powiedzieli. Otóż przeżywamy i warte to jest wspomnienia 200-lecie kasaty klasztoru, głównego klasztoru bożogrobców przez długie stulecia właśnie w Miechowie. 1819 rok, rok bardzo ważny w dziejach Polski, nie tylko z punktu widzenia kasaty klasztoru miechowskiego czy innych klasztorów, ale z punktu widzenia tego, że kształtował się wtedy pewien obraz polityczny, czy polityczno także kościelny Polski, którego konsekwencje są niebotyczne i trwałe do dnia dzisiejszego. Otóż jeśli chodzi o zagadnienie samej kasaty klasztoru w Miechowie, zagadnienie to zostało już wielokrotnie omówione na konferencji, która tutaj miała miejsce przez pana profesora Piotra Pawła Gacha, który zresztą o kasatach zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska napisał kiedyś doktorat. To była pierwsza praca taka poważna, która temu zagadnieniu została poświęcona. Dla tego zagadnienia bardzo ważna jest taka książka, ukazała się całkiem niedawno. Przedstawicielka KUL-u, pani Anna Barańska, napisała taką książkę, właśnie Opus Major, można by powiedzieć, dzieło większe, zatytułowane Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem, pod tytuł Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego. Bardzo ciekawa praca i właściwie można by powiedzieć, że to, co chcemy powiedzieć, czy to, co dotyczy kasaty miechowskiej, tutaj zostało opisane z detalami i chyba nic więcej z punktu widzenia materialnego, jeśli chodzi o dokumenty, powiedzieć się nie da, bo rzeczywiście prześledziła archiwa polskie, rzymskie, petersburskie, moskiewskie i inne. No, takie prace już się rzadko pisze, a w świetle reformy szkolnictwa wyższego takiej pracy już się pewnie w najbliższej czasie nie napisze, bo niestety to wszystko idzie w takim kierunku, którego nie będę żadnym epitetem nazywał. Więc, proszę Państwa, jest pewien problem, o którym ja chciałbym w kontekście kasaty powiedzieć. Otóż ta książka pani Barańskiej, jak mówię, znakomita z punktu widzenia materialnego, podobnie jak praca pana Gacha, czy
Jeszcze ważna praca, którą warto wspomnieć również przedstawicielki KUL-u, pani Ewy Ziółek, o okresie poprzedzającym Królestwo Polskie, czyli Księstwo Warszawskie. Okres Księstwa Warszawskiego zostały już omówione. Natomiast w tych książkach jest jedna zasadnicza wada. Wada polega na tym, że cytuje się, omawia się dokumenty takie czy inne, natomiast brakuje czego? Brakuje pewnego uchwycenia klimatu, który, klimatu duchowego, czy jak filozofowie dzisiaj chętnie mówią, sytuacji duchowej tamtego czasu, w których to się dzieje. Bo my doskonale wiemy, i to jest rzecz, która jest, ja zgadzam się, bardzo trudna do badania, że my mamy dzisiaj w Polsce Dziennik Ustaw, mamy zestaw takich czy innych dokumentów, mamy takie czy inne uchwały, mamy takie czy inne postanowienia i tak dalej, cała ta infrastruktura prawna, którą trzeba znać, ale żyjemy w określonym klimacie duchowym, który to wszystko powoduje i który na to wszystko wpływa tak, że dzisiejsze postanowienia, decyzje, jak dobrze wiemy, one są uwikłane i w kwestie tak zwane światopoglądowe, i w kwestie religijne, i w kwestie duchowe, i w kwestie rozmaite, społeczne, socjologiczne. To wszystko, nawet jeśli my sobie nie zdajemy sprawy, kształtuje nasze myślenie. A jeszcze bardziej jest to wszystko ważne, jeśli uwzględnimy, że podejmuje się pewne działania, ja zresztą Państwu tutaj pokażę dokument, o którym niektórzy twierdzą, że go nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Jeśli kogoś to interesuje, to za chwilę powiem, mogę nawet w kuluarach powiedzieć więcej na ten temat, natomiast ja tutaj tylko zaznaczę. Mianowicie są pewne idee, które przechodzą przez dzieje, które są stymulowane, które są jasno prowokowane i sprawiane po to, żeby te postanowienia prawne, decyzje, kształt polityczny, kształt konstytucyjny i tak dalej, przygotowywać albo go potem utrwalać. I otóż, proszę Państwa, żeby to zdać sobie z tego sprawę, proponuję sięgnąć do czasu odległego, wieku IV, drugiej połowy, właściwie koniec wieku IV, w Mediolanie wielkim biskupem jest święty Ambroży. I tenże święty Ambroży napisał w liście 72 bardzo znamienne zdanie, które warto zapamiętać. Mianowicie on tam analizuje to, co my dzisiaj nazywamy stosunki państwo-kościół. W tym liście i w tym liście pisze tak, że owszem, jest prawdą w historii, że to kapłani namaszczali królów, namaszczali władców i w jakiś sposób predestynowali ich do władzy, ale historia nie zna przypadku, żeby któryś kapłan chciał zasiąść na cesarskim tronie. Ale, zaznacza święty Ambroży, w historii mamy co chwilę cesarza, który chce zająć miejsce przy ołtarzu. To warto sobie uświadomić to zdanie dzisiaj, gdy ciągle tylko się słyszy, jak to Kościół miesza się w sprawy państwowe. Państwo miesza się w sprawy Kościoła od wieków jeszcze przedchrześcijańskich i jeśli chcemy uchwycić istotę tego wydarzenia, które miało miejsce 200 lat temu, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że była to brutalna, przygotowywana duchowo, ingerencja państwa w sprawy Kościoła. To nie jest tak, że Kościół się miesza. W sprawy Kościoła wszyscy się mieszają, a potem, jeśli coś wychodzi z tego nie tak, no to oczywiście obciąża się Kościół. I otóż popatrzmy na tę sytuację duchową tamtego czasu, co doprowadziło do tego 1819 roku, 200 lat temu. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mamy po pierwsze właściwie w wieku XVIII, ale w drugiej połowie wieku XVIII niesłychany atak na Kościół, połączony ze szczególnym atakiem na duchowieństwo, a już w najwyższym stopniu połączony z atakiem na zakony. Jeśli prześledzi się sytuację tamtego czasu, to my widzimy skomasowany atak na Kościół i właśnie ten wątek zakonu. Dlaczego?
Powodów było oczywiście wiele i trzeba powiedzieć, że zarówno duchowieństwo w tamtym czasie, jak i dzisiaj, diecezjalne i zakonne, doskonale dawało rozmaite powody do ataków. To nie jest tak, że wszyscy są niewinni, niepokalani i są obliczem Chrystusa takim dotykalnym w dziejach. No ale te ataki były. Jako przykład można podać znaną, myśmy za moich czasów jeszcze w szkole, to była lektura obowiązkowa, no wiadomo, podyktowana także czasami politycznymi. Monachomachię omawiało się bardzo dokładnie w szkole w ramach tego, co biskup Ignacy Krasicki napisał o zakonach, zresztą świetny paszkwil. On potem po atakach, które na niego się pojawiły, no, próbował się bronić i napisał antymonachomachię z tym słynnym zdaniem, które myśmy mieli jeszcze w szkole wypisać. Prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Zresztą warto o tym pamiętać także. No ale oczywiście i cnotę można osłabić, jeśli się ją nieustannie krytykuje, bo wtedy przynajmniej wzbudza się podejrzenie. Ale oprócz, trzeba pamiętać, biskupa Ignacego Krasickiego i innych przedstawicieli ówczesnego Kościoła, no choćby takie, to co do dzisiaj zresztą wszyscy przyjmują za wykładnię stanu Kościoła w tamtym czasie, to są pisma zwłaszcza Stanisława Staszica, czy także pisma Hugona Kołłątaja, skądinąd znakomitego ministra szkolnictwa. No, dałby Bóg, żebyśmy przynajmniej mieli jakiegoś takiego dzisiaj w połowie, żeby był Hugonem Kołłątajem. Bo w ostatnich 30 latach na pewno nie było. W szkolnictwie wyższym tak samo, bo on był i od jednego, i od drugiego. Więc sytuacja ta duchowa była połączona z atakiem. Do tego dochodziły, proszę Państwa, ataki instytucjonalne. Oczywiście wymuszone ingerencjami państwowymi. Rok 1773, kasata zakonów jezuitów, papież Klemens XIV, który dokonał tego dziwnego aktu pod naciskiem, ponad wszelką wątpliwość, politycznym, spreparowanym, można by powiedzieć doskonale, gdzie dzisiejsze służby specjalne nie dorastają tamtym specjalistom z tamtego czasu. Potem przyszły oczywiście czas rozbiorów, na to wszystko się nakłada, gdy przychodzą dalsze ataki na Kościół i na zakony, zwłaszcza w zaborze austriackim. Rok 1783 był takim rokiem bardzo dramatycznym, kasata klasztorów, całych zakonów. Między innymi ona dotknęła już wtedy bożogrobców. Przedstawiciele tamtego czasu, którzy tutaj są, oni nie świętują 200-lecia kasaty klasztoru miechowskiego, tylko właściwa kasata, która w tych parafiach województwa ruskiego czy w prowincji ruskiej bożogrobców nastąpiła, to był rok 1783-4, no bo to przeciągało się trochę w czasie. W roku 1810-811 nastąpiła kasata pruska. Prusy i Śląsk pruski, Śląsk w ogóle, także bolesne doświadczenie. Oczywiście potem w tej sytuacji przychodzi okres księstwa warszawskiego. Nowa sytuacja. No, pani Ewa Ziółek, pisząc książkę swojej o państwo Kościół w tamtym czasie, zaznacza, że to był taki czas, że zakony żyły w takiej sytuacji, że ciągle istniała pogłoska o tym, że będą kasowane. To nie była pogłoska, tylko to były konkretne fakty, które działy się w takim czy innym miejscu historycznym. I oczywiście było pewne, że jak coś dzieje się w Prusach, na Śląsku, w Galicji czy pod zaborem austriackim, no to wcześniej czy później wejdzie także na tereny te, które były uzależnione od Rosji, czy to było Księstwo Warszawskie, czy to było potem Królestwo Polskie. I na etapie Księstwa Warszawskiego taki fakt miał miejsce. I chciałem Państwu pokazać rzecz, o której historycy mówią, że jej nie ma, że jej nie było. Mianowicie akt założycielski masonerii Księstwa Warszawskiego Wschodni, czyli Wielka Loża Wschodnia Księstwa Warszawskiego. To jest, proszę Państwa, akt założycielski z pieczęcią, z podpisami tego wydarzenia.
Proszę mnie nie pytać, skąd mam i za ile za to dałem. Nawet bogatym mogłoby się przewrócić w głowie. I tutaj jest jasno napisane, jakie działania trzeba podjąć w stosunku do Kościoła. I między innymi kasata jest wymieniona w jednym z czołowych, kasata zakonów jest wymieniona w jednym z czołowych punktów. Po wstępie, tylko Państwu przeczytam wstęp, że dzieje się to w czasie kapituły wyższej, regularnej, w dzień świętego Jana, tylko dzień prawdziwej światłości, roku 5785, w dniu w trzecim miesiącu tegoż roku. 5785 rok prawdziwego światła, to jest rok drugi istnienia Księstwa Warszawskiego. I tam zostało to zaaranżowane i tam zostało to przygotowane. Królestwo Polskie, które powstaje jako kontynuacja tegoż wydarzenia, jako kontynuacja ideologiczna Księstwa Warszawskiego, bo proszę zobaczyć, proszę Państwa, bardzo prostą rzecz. Ci sami, którzy stali na czele Księstwa Warszawskiego, potem tworzyli filar władzy w Królestwie Polskim. Personalnie nie nastąpiła żadna zmiana. To byli ci sami ludzie, gdzie czołowym ideologiem tych wydarzeń kształtowania oblicza Polski był słynny Stanisław Kostka Potocki, którego paszkwile przepisane przeciwko duchowieństwu i zakonom, łatwo zresztą do nich sięgnąć, bo są w bibliotekach internetowych, wywoływały zgorszenie nawet wśród jego towarzyszy. To nie było tak, że to było łagodne, tylko nawet członkowie tego wschodu warszawskiego, wschodu polskiego, byli trochę oburzeni, że te jego ataki są zbyt agresywne. Tak to wyglądało. I proszę Państwa, gdy następuje Królestwo Polskie, pojawiają się ministrowie, wtedy zostaje utworzone, zresztą w ciągłości z Księstwem Warszawskim, nieco innego, tylko Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to się dzieje. Kościół zostaje podporządkowany państwu. To jest pewne. Kościół przez stulecia nie potrzebował w żadnym państwie żadnego ministerstwa. To jest efekt działalności, to jest efekt po pierwsze rewolucji francuskiej, koniec wieku XVIII. To jest sytuacja relacji państwo-kościół w Rosji, gdzie wiadomo, że kościół rosyjski, prawosławny, był zawsze podporządkowany carowi, przynajmniej w kwestiach doczesnych, no, w kwestiach kultycznych, no może mniej, ale generalnie jawi się jako kościół podporządkowany w tym starym schemacie tej symfonii ołtarza i tronu. I to wszystko, ta ideologia, do tego dochodzi ideologia wszystkich tych oświeconych mocarstw zachodnich, które między innymi przyjmują za cel zorganizowanie Kościoła na miarę nowych wymogów i na miarę potrzeb państwowych. Oczywiście, proszę Państwa, jest rzeczą karygodną i musimy w historii o tym dobrze wiedzieć, że nie działo się to bez udziału duchowieństwa i bez udziału biskupów. A niestety z różnych powodów, począwszy od ekonomicznych, przez ideologiczne, przez także naciski rozmaitego typu, duchowieństwo i biskupi weszli w służbę państwa. Tak działo się w Austrii, tak potem działo się w Rosji, tak działo się w Prusach, zwłaszcza w odniesieniu do Kościoła katolickiego, bo Kościół luterański był już dawno, czy te odłamy protestanckie już dawno były podporządkowane. Natomiast Kościół katolicki usiłowano wepchnąć ten schemat, naruszając świętą zasadę, której pierwszym obrońcą takim spekulatywnym, że tak powiem, jako znakomity prawnik, był wspomniany na początku święty Ambroży, biskup Mediolanu, który właśnie jasno sformułował zasadę, że nie cesarz ponad Kościołem, ale Kościół ponad cesarzem. Ta zasada została
diametralnie zmieniona na przełomie XVIII i XIX wieku, Kościół został całkowicie podporządkowany. Oczywiście władcy Królestwa Polskiego, namiestnik Zajączek, który wtedy stworzono specjalny urząd, żeby działać, proszę Państwa, czyli prymasostwo Królestwa Polskiego, oni na tyle byli przyzwoici jeszcze, że usiłowali różnymi sposobami znaleźć zatwierdzenie dla swoich decyzji u papieża. To też nie jest bez znaczenia. Oczywiście potem manipulowano bullami i wypowiedziami papieskimi, jak chciano, ale zachować jeszcze ten parawan takiej przyzwoitości wtedy usiłowano. I między innymi przystępując także do kasaty zakonów, do reorganizacji Kościoła w Polsce, nie zrobiono tego arbitralnie, ale podjęto decyzję za zgodą papieża Piusa VII. Zresztą warto pamiętać, że w tej chwili intensywnie toczy się proces beatyfikacyjny tego papieża, który wyraził zgodę ze względu na problemy organizacyjne, potrzebę środków do tego, by w jakiś sposób umniejszyć dóbr najbogatszym, zwłaszcza klasztorom, czy najbogatszym zakonom, do których należeli bożogrobcy, których złupiono, podobnie jak złupiono zwłaszcza Paulinów, których osobiście nienawidził Stanisław Kostka-Potocki. I stąd mamy to przygotowywanie za parawanem reorganizacji Kościoła w Polsce i pod pozorem jego, że tak powiem, postawienia na nogi po tym okresie rozbiorów, upadku po księstwie warszawskim, chcemy ratować Kościół. I w ten sposób dochodzi do tego, że mamy jako efekt tego ideowego i ideologicznego założenia kasatę miechowską z roku 1819, podpisaną, chociaż to nie jest pewne, czy on to podpisał, prymas Franciszek Skarbek-Malczewski, ale pod naciskiem oczywiście masona Stanisława Kostkę-Potockiego, któremu to się oczywiście nie bardzo opłaciło, bo wkrótce po tym wszystkim, jak zrobił swoje, został zdegradowany przez swoich współpracowników i swoich towarzyszy. No jednak król polski także, czyli car, chciał mieć coś do powiedzenia. To jest, proszę Państwa, założenie i jeśli cokolwiek świętować nie ma co, bo to tak głupie słowo, ale jeśli wspominamy dwustulecie kasaty miechowskiej i innych oczywiście klasztorów i tego w gruncie rzeczy uderzenia w Kościół pod pretekstem przysłużenia się Kościołowi, to musimy pamiętać, że wspominamy także jedną z najbardziej brutalnych interwencji państwa w sprawy kościelne. Dziękuję za uwagę.